Witam Was w kolejnym odcinku z serii Kierowca ciężarówki gra w Euro Truck Simulator. Seria, której kilka tygodni nie było na kanale. Oczywiście największym powodem, dla którego tej serii nie było od tych kilku tygodni, to oczywiście no to, co robię w rzeczywistości, czyli właśnie też praca kierowcy. No teraz mamy oczywiście też wakacje. Na wakacjach mamy zakazy, które już dwie chyba soboty albo trzy no po prostu mi no zrujnowały. Nie mogłem wrócić w piątek do domu przez zakazy, dopiero w sobotę wracałem do domu. A oczywiście ta seria to jest taka seria, no, która ma najmniejszy priorytet, jeśli chodzi o moje filmy. A światła jeszcze wyłączone. Gdzieś mnie tam widzieli. Ta seria ma najmniejszy priorytet oczywiście na kanale. To jest taka bardziej seria na luzie. To jest taki odpoczynek, jakby to powiedzieć, bo w innych moich seriach, czy teraz Ride, czy MotoGP F1, tam oczywiście się ścigamy, tam trzeba jechać jak najszybciej, a tutaj to jest taka luźna po prostu gra. Mamy zielone światło, wjeżdżamy tutaj do portu. Stąd podejmujemy ładunek. Jeśli ktoś pamięta, no to tam w ostatnim odcinku to ja w ogóle miałem ładunek na Rumunię, ale niestety ten ładunek został anulowany, bo były jakieś aktualizacje w gry większe. Jak jest jakaś taka większa aktualizacja w grze, to oczywiście anulują mi tam zlecenie i odprowadzą auto gdzieś tam na bazę, czy zaoferują jakąś szybką podróż. Ja sobie wybrałem szybką podróż w miarę do tego miejsca, gdzie byłem, czyli do tutaj Bari, te okolice Włoch. Tutaj wjeżdżamy do portu. Tu już wybrałem sobie ładunek. Kierujemy się generalnie teraz w te okolice. Tutaj właśnie te Rumunia, Bułgaria, Turcja, ale sobie pojedziemy tam przez Austrię, no bo Słowenii nie ma jeszcze. Także sobie tutaj wybierzemy. Tylko taką, może wezmę sobie tak bardziej na podkontenerówce, może taką. Dobra, to już mamy wybrane i jedziemy do Innsbrucka, do Austrii. I z Austrii będę szukał ładunku tutaj nawet i w kierunku Turcji. Gdzie ten ładunek jest? Tam. No i jak już może też ktoś zauważył, to jest też pierwszy odcinek, który nagrywam z Eurotrucka na takich zdecydowanie wyższych ustawieniach, jeśli chodzi o grafikę. Tutaj jest moja naczepa. Zmodernizowałem komputer. Miałem przedtem no już dosyć stare części w komputerze, płyta główna czy pamięć RAM, procesor, to wszystko było jeszcze no średniowiecze, że tak powiem, bo na przykład pamięci RAM to jeszcze było DDR3, no dzisiaj DDR3 to już jest naprawdę średniowiecze, jeśli chodzi o RAMy. Powoli już się na DDR5 zaczynamy w ogóle przestawiać. Jest, mam już tutaj spiętą naczepę. Tak się zestaw prezentuje. Może nawet sobie tutaj wyłączę tego doradcę drogowego. Może i nawet to będzie miniaturka. No teraz na wyższych ustawieniach graficznych oczywiście to wszystko ładnie wygląda, zdecydowanie. Zdecydowanie ładniej ta gra wygląda. Sama deska rozdzielcza, tutaj te szczegóły wszystkie, bo przez to, że skalowanie mam zwiększone. Przez to, że skalowanie mam zwiększone, to wszystko tak wygląda wyraźniej, ładniej. Więc bardzo przyjemnie się gra w Eurotrucka. Jeszcze teraz oczywiście też sobie go nagrywam na... Tylko gdzie ten wyjazd jest? Tam jest ten wyjazd chyba. Tak.
Nagrywam go sobie na innym monitorze, na monitorze, który ma rozdzielczość 2K, więc to też sprawia, że to wszystko wygląda jeszcze ładniej. Czy ja stąd wyjadę? Czy ja się tu złamię? Zobaczymy. Chyba wyjadę stąd. Wyjadę. Ale najpierw idziemy oczywiście spać. Bo już jest 20:30. A ładnie to wygląda teraz, naprawdę. Wyższa rozdzielczość, wyższe ustawienia graficzne. No super to wygląda teraz ten Euro Truck. I tak, szczerze mówiąc, teraz w moim obecnym setupie, jeśli chodzi o komputer, to karta graficzna mnie ogranicza. Karta graficzna teraz w tych wszystkich grach, ona pracuje na 100%. Tutaj sobie pójdziemy spać. Karta graficzna pracuje na 100%, a procesor, no... Procesor w ogóle tam się nie męczy. Jest wyluzowany cały czas. Gdzie ja tu mogę spać? Tu mogę spać chyba. Tam też dalej mogę spać. To tutaj się ustawię do spania. Dobra, jest, tutaj się ustawię. I tutaj sobie będziemy spać. No, odpaliłem gdzieś. Nie, musiałem chyba mieć ustawiony przycisk. Enter mam chyba ustawiony. Dałem sobie, żeby mi spało, a też silnik się odpalił. No okej, mamy 5:40. No to pora tutaj już ruszać w kierunku Austrii. Zaraz sobie wjedziemy już na jakąś większą drogę. Tu jest już wyjazd z tego portu. Tutaj ciasno trochę będzie. Tu jadę prosto. I tutaj będę skręcał w lewo. Nie zdążę już. Ja oczywiście sobie cały czas używam tutaj moda, jeśli chodzi o dźwięk. Dźwięk silnika, który teraz słyszycie, to wszystko jest dzięki modowi. To jest świetny mod, naprawdę. Bardzo, bardzo realistyczne są te dźwięki silnika Volvo. To jest praktycznie jak rzeczywistość. Mamy zielone, już są znaki informujące, że będziemy na autostradzie niedługo. Autostrada Adriatica oczywiście. Sobie zobaczę teraz, ile... 1000 km, to nie zrobimy tego w całym tym odcinku. Ale spróbujemy sobie pojechać cały dzień, w miarę. Tu już będziemy mieli zaraz alt stazione, czyli pobór opłat. Tu mamy wyścig z wozem strażackim na razie. No teraz chyba wyjdzie na prowadzenie.
Taki drag race troszkę też mamy z tym wozem strażackim. Ale teraz ja tu muszę na lewy pas pojechać. Bo on ma tutaj telepasa, ten lewy pas. To tam bym też pojechał. Ale tutaj sobie bez zatrzymywania się przejedziemy, bo to jest właśnie telepas. Tutaj się chyba kończy tamten prawy pas. Czy jak to jest? To muszę spojrzeć w lusterko, czy nic mi tam nie podjechało. Na właśnie co tam u mnie słychać, jeśli chodzi o rzeczywistość, bo to tak w miarę też ta seria, oprócz tego, że tutaj w miarę omawiam, opowiadam, jak wygląda praca kierowcy w rzeczywistości, to też czasem coś powiem, co tam się u mnie dzieje. I oczywiście do tej pory jeździłem w transporcie drewna i tak jakby firmy nie zmieniłem cały czas, ale no na razie z tym drewnem nie jeżdżę. Jakoś nie ma tego zapotrzebowania zbyt dużego, także zamiast z drewnem to jeżdżę z plandeką. No oczywiście jakoś nie, to nie jest coś, co sprawia mi radość, bo jak już tam gdzieś wcześniej mówiłem, na pewno plandeka to jest zdecydowanie mój najmniej ulubiony rodzaj naczepy, jeśli chodzi o pracę. No, na razie nie ma widoku, żeby miało wrócić drewno. Także sobie jeżdżę z tą plandeką. Teraz ostatnio takie mam trasy, że na Słowacji też jeżdżę. Taka malutka międzynarodówka, można powiedzieć, bo Polska-Słowacja, na takich trasach jeżdżę teraz. Tutaj mamy na Pescara odbicie i my sobie właśnie tam akurat jedziemy. No ogólnie ciężki teraz weekend, a tutaj stoimy. Co tutaj się wydarzyło, że stoimy? A tutaj ktoś chciał zmienić pas, przez co autostrada stanęła. A bo ten przed nami coś tak wolno jedzie? Czy nie, tam jeszcze ktoś inny jest? O co tutaj chodzi? No w każdym razie już chyba teraz się będziemy rozpędzać. Troszkę musiałem przyhamować, straciłem moment zanim, ale się rozpędzam z powrotem. Ja, wydaje mi się, że tutaj we Włoszech ciężarówki są ustawione tak jak jest, że 80 jadą maksymalnie. No ale ja oczywiście sobie będę leciał 90. Już widać, że go doganiam. Tempomat włączony. I już teraz można zmieniać pas. Kolejne auto tam z przodu. Prędzej czy później pewnie go dogonimy. Bo te ciężarówki oczywiście w miarę jeżdżą tak, jak tutaj są te ograniczenia, czyli tak około 80 pewnie jedzie.
Ja jeszcze będę musiał jedną rzecz nagrać, bo tu w ogóle teraz tak się złożyło, że ten ostatni weekend sierpnia, w niedzielę wszystkie odcinki na najbliższy tydzień nagrywam w niedzielę. 3 odcinki z Ride 5 już mam nagrane, jeden z MotoGP nagrałem, teraz Eurotracka nagrywam i jeszcze przydałoby się z F1 nagrać jeden odcinek. A te odcinki z F1 są najcięższe do nagrywania, bo jednak tam najwięcej koncentracji jest. Po prostu człowiek się najbardziej męczy, nagrywając F1. I już go tutaj będziemy wyprzedzać. A jeszcze sobie zobaczę jedno ustawienie graficzne. Zobaczę sobie to rysowanie w lusterkach. Jak to wygląda? Rozdzielczość rysowana w lusterkach. To sobie ustawię na ultra. I teraz będziemy mieli dużo więcej, właśnie dużo wyższą w lusterkach widoczność. Co oczywiście pomaga, bo widać z daleka, czy jakiś samochód się zbliża, czy nie. A oczywiście teraz już na obecnym sprzęcie mogę sobie na to pozwolić, żeby mieć nawet takie detale wyżej ustawione. No teraz akurat oczywiście nie widać tego nigdzie, ale dosłownie w tym momencie to takie 100 FPS-ów mam cały czas praktycznie. 100, 110, koło 110 bardziej. No i tak właśnie teraz mówiłem, tak, ta karta graficzna mnie ogranicza. Procesor, jaki ja mam teraz, to jest Ryzen 7 5700X i ten procesor to on dosłownie, no tutaj będziemy musieli zmienić na lewy pas. Ten procesor on dosłownie tylko teraz stoi, trzeba będzie go wpuścić. A nie, on stoi na awaryjnych, to nie. On stoi na awaryjnych, czy nie teraz tutaj wpuściłem go. Coś tutaj się wydarzyło. Fajna cysterna, fajnie pomalowana. Tutaj chyba jakiś wypadek. Tak, jest wypadek. Tutaj ten wypadek się kończy. Zjedziesz na prawy pas. Zjedziesz na ten prawy pas, czy nie? Ta osobówka już tutaj pojechała. No nie za bardzo chcę tutaj zjechać na prawy pas. Dlatego wyprzedzę tą prawą stroną, skoro tutaj nie za bardzo chcę zjechać. Tutaj po prawej stronie mamy już morze. Autostrada 14 to jest właśnie jedna z naprawdę z najpiękniejszych autostrad, jakie są w Europie. Czyli większość autostrady praktycznie prowadzi obok morza, a także mamy widok na morze. No tym bardziej jak się jedzie ciężarówką, to jeszcze lepszy jest ten widok na to morze. Tutaj, nie wiem, musiałbym sobie jakiś przycisk inny, a wiem, F5 tutaj mi pokazuje, że mogę sobie tak zmienić tą odległość. Tylko na razie to jakiegoś ważniejszego miasta mi nie pokazuje, a tutaj w okolicach Pescary będziemy teraz. ...20 minut odcinka już się zbliża. No a my tutaj w sumie niewiele ujechaliśmy, to dopiero 9 rano jest. On cały czas tym lewym pasem tam jedzie. Dlatego, że chyba teraz wszyscy go zaczynają z prawej strony wyprzedzać i nie ma miejsca, żeby zjechać.
Ja tutaj się teraz biorę za inne samochody. W tunelach we Włoszech zazwyczaj jest zakaz wyprzedzania, ale bynajmniej tutaj żadnego znaku nie było. No to tutaj zmieniamy na prawy pas z powrotem. Kolejnego tutaj będziemy wyprzedzać. Tutaj będziemy jechać w kierunku Żankony A24, to jest właśnie z Pescary na Rzym autostrada. Tutaj niedługo też już dojedziemy do takiego miejsca, w którym w rzeczywistości jeździłem. Wejdźmy sobie na mapę. Gdzieś tak, tutaj. Tutaj, która to była autostrada. Albo to nawet jest tutaj gdzieś już właśnie. Bo ja jeździłem, czasem jeździłem także z Rzymu. Jechałem tutaj. Tutaj była miejscowość L'Aquila, coś takiego. A tutaj potem jeszcze była taka miejscowość jak Teramo, coś takiego. No w każdym razie gdzieś chyba coś chyba takiego w tym miejscu, że już odtąd jakby w rzeczywistości też tutaj jechałem. Ancona, potem będzie troszkę przerwy i Bolonia. A już zajmę sobie lewy pas. Tego też już będę wyprzedzał teraz oczywiście. Pasowałoby zajrzeć teraz do serwisu, czy już odblokowała mi się ta najwyższa kabina, czy jeszcze nie. Czy mogę jakieś te właśnie spoilery boczne dołożyć, żeby ten samochód wreszcie zaczął wyglądać tak no jeszcze ładniej. I wkrótce w sumie też wrócimy już niedaleko w stronę Polski. Może tam w Polsce zmienimy ciągnik, może kupię, no oczywiście Scanię, bo jakoś na razie inne samochody mnie nie interesują. No ogólnie, no jeśli o mnie chodzi, to tylko Skandynawia, Volvo, Scania.
najwięcej, zdecydowaną większość całej zawodowej kariery to właśnie jeżdżę ciężarówkami marki Volvo. Mercedesem też rok jeździłem. Ale w Mercedesie to tam było dużo miejsca do mieszkania. Ale właściwości jezdne czy dynamika jazdy to nie ma podjazdu do Volvo. Już mamy zjazd na Anconę, Ancona Sud, czy Południe. Tutaj mamy też parę samochodów z przodu. ...650 km jeszcze i tak zostało. Także no już powoli się zbliżamy do połowy tej trasy. Ale też wkrótce trzeba będzie myśleć o tym, żeby gdzieś już kończyć ten odcinek. Chyba go zakończymy ten odcinek tam za Anconą. Tam widać już na mapie stację. Ja nie wiem, czy jest sens nawet zjeżdżać na prawy pas. No wiem, że blokuje ten lewy pas teraz, ale tego też już będę wyprzedzał. No w rzeczywistości bym zjechał na prawy pas i przepuścił te osobówki, które tam są z tyłu. No ale tego też już mamy. Tutaj teraz zjedziemy. Tam się trzy pasy zaczynają. On zjechał. Nie, jeszcze nie zjechał. Zjechał teraz. Teraz mi zjechał na ten pas. Teraz chyba już nawet całkiem mogę zjechać. Tak jest. No fajnie. Oby to już te trzy pasy były teraz. Wątpię, żeby cały czas, ale przynajmniej przez chwilę. A to już tutaj będziemy mieli tą stację. No to chyba sobie nawet tutaj zjadę teraz. Dosyć teraz delikatnie niby hamulec dotknąłem, a tak mocno przyhamowałem. No a tutaj będziemy zjeżdżać. 590 km jakiejś zostanie. Mamy parking. Dobrze stoję. O, troszkę się można poprawić, chociaż nie, nie ma sensu, przecież i tak tutaj nie zostaje tak całkiem na noc, tylko po prostu w tym miejscu sobie skończymy ten odcinek, a rozpoczniemy kolejny. Także tutaj kończymy ten odcinek i do zobaczenia w kolejnym, gdzie już tam dojedziemy do tej Austrii, do tego Innsbrucka.